ruszy na Pawła z huraganem ciosów. Zobaczmy. Ale też ma dobrą pracę na nogach Tyburski. On może tutaj właśnie walczyć w ten sposób jak teraz, czyli odskakiwać od przeciwnika, ale już lewy trafił. Denis leci. Leci uderzenie za uderzeniem. Paweł Tyburski pokazuje, że nic się nie dzieje, ale jeżeli to dojdzie do szczęki, to oj. Dobrze, zaczął teraz krążyć w drugą stronę, nie w tę, gdzie jest silniejsza ręka Denisa, tylko w swoją prawą, choć znowu rusza z pięściami Denis. Naprawdę, widzimy, że Denis ma w zamiarze urwanie głowy Pawła. Tak, takie ciosy nawet na gardle, myślę, że są bolesne i to musi Tyburski odczuwać, chociaż cały czas jest tutaj dynamiczny, cały czas stara się unikać, cały czas stara się krążyć, balansować, by amortyzować te ciosy, które na pewno mocno ważą. I teraz się bez znaki. Będzie liczenie. Widać, że Denis chce walczyć dalej, ale chciał wykorzystać to Pablo i bić dalej rywala. Oczywiście to jego prawo. Tak jest, będzie liczenie, powiedział sędzia Pońkowski. Jak wygląda sytuacja w takich przypadkach? Pierwsze liczenie. Widać, bo już to zabolało. Szkoda by było, żeby drugi raz przez kontuzję Denis przegrał swój pojedynek. Właśnie przez tą kontuzję jest to walka w boksie, w małych rękawicach. I teraz Tyburski będzie chciał widzieć swojego przeciwnika, widząc, że ta noga boli. Chociaż Denis jakby tylko oszukiwał, jakby się nic nie stało, jakby wszystko było pod kontrolą. A też już mocne, głębokie oddechy. Denisa rusza z całą serią ciosów w kolano. Tam powędrowało Denisa, a tego robić nie wolno. I od razu wzburzony Tyburski. Denis, walczymy dalej. Coraz gorzej z jego nogą. Myślę, że będzie chciał walczyć do samego końca, ale kolejne liczenie może go wykluczyć. Miejmy nadzieję, że Denis podejdzie do tego mądrze. Nie będzie wykonywał tylu ruchów, tylko da się zbliżyć Pawłowi. Zobaczmy, co się dzieje. Od razu odjęty punkt za tę próbę uderzenia kolanem. Także nie dość, że liczony, to jeszcze stracił punkt już Denis Załęcki. Tu jeszcze półtorej minuty do końca pierwszej rundy. Musi Denis na pewno uważać, a teraz Tyburski zaczyna wywierać większą presję. Odpowiada Denis, cały czas uderzając swojego rywala i licząc, że może gdzieś tu się szczęśliwie uda trafić, a przecież te ciosy ważą, te ciosy bolą. Ale mimo, że walczą w małej rękawicach, stara się za podwójną gardą zamykać Tyburski, chociaż teraz lewy na lewy trafi. Świetny podbródkowy, znakomite zachowanie Tyburskiego. Oj nie! Co to było, Denis? Koniec walki! Dlaczego? Nie wiem teraz...